Próbuję samemu zdobywać rzędy, ale to nie jest dobry pomysł przeciwko
wspominający w ofensywie Łukasz Sokołek, zaledwie jeden wariantny zdołał przybliżyć piłkę do tego miejsca, z którego rozpoczynali tą serię przy pierwszej próbie gracze Hamers, Łaziska Górne. No i oczywiście, tak jak mówiliśmy, czwarta próba i bardzo prawdopodobnie panta, więc po raz kolejny znakomitą pracę wykonuje defensywa Łukasz, defensywa, która w dzisiejszym spotkaniu straciła tylko 6 punktów, jedno przyłożenie, jeden touchdown. No i mamy żółtą flagę, którą porzucił Maciej Królik. Za momencik dowiemy się dokładnie, co też nie spodobało się zawodnikowi, sędziemu tego spotkania. Nie spodobała mu się jedna próba, zmiana po stronie Hamers, Łaziska Górne. Najprawdopodobniej mieliśmy tam 12 zawodników na murawie, a więc o jednego z tych wielu. Oczywiście gramy w futbol amerykański 11 na 11. Pan, to był piłkę, zawodnik Kipy Gości. A na to wydarzy do bloku Dallon Tate. I jeszcze jedna żółta flaga, ale pozwalają grać arbitrzy. Oj, Dallon Tate nie zdecyduje się na złapanie tej piłki. Konserwatywna gra w wykonaniu amerykańskiego gracza Lutheris. I zaczekają przeciwko komu ta flaga. Czy tutaj być może będzie powtórka tego odkopnięcia piłki? Aha, czyli 5 arbitrary dodajemy do końca tej akcji, czyli do tego miejsca, w którym wylądowała piłka, dostaną w bonusie, w prezencie 5 latów gracze Wolverines, a to wszystko za to, że nieprawidłową formację ustawili przy tym pancie gracze Hamers, Łaziska Górne. Warto jeszcze podkreślić to, że to już kolejny raz w dzisiejszym spotkaniu, kiedy nieprawidłową formację przy odkopnięciu piłki zagrali zawodnicy Hamers, Łaziska Górne. Będzie próba numer 2, Dallon Tate i 5 arbów już sobie ucieszyć, 15 do 20, dopiero to nas tak zabawy. Dallon Tate! Wielki wynik amerykańskiego gracza. No i proszę Państwa, na dobrą sprawę, jeżeli teraz uda się zrobić touchdown, przyłożenie w drużynie gospodarzy, no to będziemy tutaj mieli tak zwany merciful, czyli emerytury litości powyżej 35 punktów, wzrośnie przewaga Wolverines of Ole, a więc no naprawdę dobry moment doświadczenia, podcelebrowania za tym dzisiejszym spotkaniu. Jeszcze raz Dallon Tate, jeszcze raz znakomicie i jeszcze raz prosto w pole punktowe. Brakuje nam jeszcze kontardu do tego, aby kolejne punkty zaliczyła ekipa gospodarzy. No tutaj za każdym razem, kiedy na Dallon Tate otrzymuje futbolówkę, jest potężne zamieszanie. A tutaj jeszcze taka ciekawostka. Niewiele brakło, a kto wie, byłby być może zawodnikiem Hamers Dallon Tate. Wiemy, że gdzieś tam prowadzono rozmowy z tym zawodnikiem. Okazali się nieco skuteczniejsi w tych rozmowach, także, a także przede wszystkim zawodnikiem Lutheris. No i to właśnie drużyna z Opola wspiera swoimi talentami, swoimi umiejętnościami Dallon Tate, który kto wie, być może za chwilkę zaliczy kolejny swój touchdown w tym spotkaniu, a wiemy, że ma już kilka dzisiaj na swoim koncie. Było oczywiście wysoko, 37 do 6 prowadzą zawodnicy Wolverines of Ole w tej czwartej, ostatniej kwarcie dzisiejszego meczu. Tak jak mówiłem, przed drużyną Wolverines teraz cała seria meczów wyjazdowych, które już pokonywaliśmy w tegorocznych rozgrywkach. No ale oczywiście do końca sezonu zasadniczo będzie z zarównania Marcin Niemowitek. Touchdown! A więc do końca tego spotkania zbliżać się będziemy już naprawdę błyskawicznym tempie. Merci regularitości. No tego nie spodziewali się z całą pewnością dzisiaj gracze
Hammer Starzyca Górne, jeszcze tutaj Konrad Rodak z numerem 82 może dołożyć 44 punkt dla ekipy gospodarzy. Chociaż tam po zablokowanej piłce ta mogła jeszcze paść łupem graczy Wolverines, ale nie tym razem i zostajemy z rezultatem 43-6, a więc 37 punktów przewagi. No i drodzy Państwo, mecz był reguła litości. Ostatnie minuty tego spotkania będą ścigać w błyskawicznym tempie. Póki jeszcze jest okazja, zachęcam do skorzystania z cateringu tutaj przy wejściu na obiekt, a także z tego stoiska z gadżetami. Tu był Wolverines Opole, mega fajne czapeczki, koszulki w różnych kolorach. Z całą pewnością warto zaopatrzyć się w gadżety Wolverines Opole i również w ten sposób promować drużynę, promować naszą dyscyplinę. No i przede wszystkim mieć oczywiście dodatkowe, bardzo fajne ubrania do swojej kolekcji. Drodzy Państwo, będzie jeden z ostatnich kick-offów w dzisiejszym meczu. Wyraźnie, bardzo wyraźnie prowadzą zawodnicy Wolverines Opole. Wszystko szybko się zakończyło przed 30 jardem jeszcze i z tego miejsca pierwszą połowę zagrają goście z Łazisk Górnych. Widzimy tutaj przy linii pocznej rozgrzewa się ten młody rozgrywający ekipy Hammers, Dominik Niedziela. On dzisiaj popisał się kilkoma niezłymi zagraniami, ale zdecydował się szkoleniowiec ekipy Hammers, że jednak powróci ten nieco bardziej doświadczony Sebastian Bodor na pozycję quarterbacka, na pozycję rozgrywającego, kierującego atakiem Hammers. I zobaczymy, jak to wszystko pójdzie dalej. No, jak na razie wszystkie bronie Hammers przeciwko Łukasz zakazały się nieskuteczne. Jeszcze raz próbujemy z fablami, jeszcze raz tutaj, bo już są się zawodnicy, Wolverines pokazują, że mają piłkę i tak puszczę, jak jest, momentalnie odzyskany kamu, uderza już raz w dzisiejszym meczu, a co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale tak jak mówiliśmy, te warunki atmosferyczne, śliska piłka z całą pewnością nie ułatwia zadania zawodnikom, zarówno jednej, jak i drugiej drużyny. To również chyba trzeba było podkreślić, ta ekipa, która szybciej opanuje te straty, szybciej poradzi sobie z nimi i sprawi, że ich ilość będzie zdecydowanie mniejsza, ta będzie miała większą szansę na wygraną, bo oczywiście zdecydowanie szybciej poradzili sobie z tym wszystkim graczem Wolverines Opole. A tymczasem raz jeszcze dalej zatrzymany amerykański zawodnik, dopiero teraz jest na murawie i może tutaj za chwileczkę pęknąć nam granica 50 zdobytych punktów, bo przypomnijmy, już aż 43 oczka mają na swoim koncie gracze Wolverines Opole, wciąż tylko 6 punktów, te, które zdobyli w pierwszej kwarcie tego spotkania mają gracze Hammers Łazisk Górne. No i drodzy Państwo, będzie oczywiście kolejna zagrywka, piłka już wewnątrz 10 jarda, to wiem, że może znowu macie jego piłkę poprzeć tam dostanie szansę na to, by zaliczyć kolejny touchdown. Tak jest kilka w rękach zawodników. Ruchem jest oczywiście, ale tym razem strata dwóch jardów nie będzie skutecznej akcji ofensywnej. Tak czy inaczej oczywiście tutaj czas działa na korzyść ekipy. Wolverines Opole, no i każda taka akcja zatrzymana w boisku sprawia, że jesteśmy tutaj bliżej końcowego zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Kolejna próba i poniżej 5 jardów do przejścia.
coraz bardziej na zewnątrz i rośnie z minuty na minutę. Naprawdę tutaj, o ile w pierwszej połowie jeszcze postawili twarde warunki zawodnicy na mecz, o tyle ta druga połowa to jest absolutna, całkowita dominacja w wykonaniu Lubej Sopole. Będzie za momencik i oczywiście jedna jedyna szansa na to, by skutecznie tutaj podwyższyć i zrobić 50 punkt Konrad Wrota. Będzie to mam drugą ustawioną przez Krzysztofa Pacana. Zawodnik z numerem 86. I w tym momencie koniec meczu!